my korzystamy od 2019 roku, albo może nawet 2018, na pewno przed pandemią. Firma się w tym czasie rozrosła, trochę zwiększyła się liczba osób korzystających i generalnie wrażenia są bardzo dobre. Że pracujemy we francuskiej firmie, wiadomo, akcent jest bardzo trudny i czasami ludzie, którzy przychodzą, to przez pierwsze miesiące w ogóle nie rozumieją tego języka. Elastyczność dostępności godzin, ale także native speakerów. Że to jest przyjemne i potrzebne.